No to zaczynamy. Mirka, Mirka, mogę się przywitać? Pewnie. Cześć, cześć, Marek, zegarek. Marek. Ja też bardzo lubię wszystko jeść, ale twarożek ze szczypiorkiem i z cebulą to jest pycha. Popatrz, o, będę teraz razem z Mirką, dobrze? Gałgan. Ja z Markiem. Życzę Ci zdrowia i żebyś był silny i zjedz cały twarożek. Trochę mi zostaw. Dobra, gałgan. Zaczynamy? Zaczynamy, zaczynamy. Teraz będę kroiła. Ho, 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 jak ja lubię, jak ja lubię. Ja też lubię, ja też lubię. Spotkamy się, jak pokroję wszystko, dobrze? To fajnie. Jedną ręką filmuję, a drugą, o, Marku, zegarku, rozgniatam twarożek ze śmietanką, ale dodam do niego trochę soku z cytryny, dobrze? Z wodą. Będzie taki kwaśny leciutko. Ja bardzo lubię kwaśny. Dobrze? Dodamy zaraz. Do tego dodamy zaraz sól, cukier i pieprz czarny. Dobrze? Dobra. Dobrze? Już? Sól. O, widzisz? Sól, cukier i czarny pieprz. Bardzo lubię czarny pieprz. I teraz to wszystko wymieszamy. Sól, cukier i czarny pieprz. Dodamy oliwy. Damy oliwy za chwileczkę. Najpierw musi się sól rozpuścić, bo jak jest oliwa, to sól nie chce się rozpuszczać. O, teraz dodamy oliwy. O, proszę bardzo. Oliwa jest, widzisz, extra virgin. Oliwa z Grecji. Tak, wiejska oliwa. Mirka, Mirka, pokroiłem już cebulę. Może być? O, gałgan. No, no, no. Fajnie, Marek to dla Ciebie. Dobra, bardzo ładnie pokrojona jest cebulka, bardzo ładnie, o, ho, ho. Dobrze, ułożymy ją zaraz do twarożku, okej, okay. Tutaj włożymy, chwilę, dobra, wkroiłam już tutaj, włożyłam, teraz zastanawiam się, Marek, czy nie będzie Ci za dużo całą cebulę, na razie połowa cebuli, dobrze, dobra, połowa cebuli. Ja bym wzięła całą. Weźmiemy całą? Dobra. Gałgan kroi jeszcze. Mirka, Mirka, gotowe. Pokroiłeś już? Tak, może być? Popatrzmy. Może być. Takie grubsze. Takie grubsze. Ty lubisz grubsze? Tak, lubię grubsze. No dodajemy jeszcze tutaj. W takim razie. O. Dobra. Mieszamy drugą część cebulki, ale pycha. Marek, cebula czerwona jest bardzo zdrowa. Manu, pozdrawiam Cię w Hiszpanii. Powiedział, że w kraju Basków cebula czerwona jest często używana w kuchni. I robimy z czerwoną cebulką. Proszę bardzo. O, tak. Teraz będziemy szczypiorek do tego dodawać. Miam, miam, Marek. Dobra, Marku, szczypiorek pokroiłam sama. Gałgan pokroił cebulę, żebym nie płakała, ale szczypior dla Ciebie pokroiłam sama, jak pachnie. Popatrz. Marku, zegarku, czekaj, zrobimy ostro, 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 chłopaku, to dla Marka. Zobacz, jaki pyszny szczypiorek. No to wrzucam, dobra? Okej. No to ten najprzyjemniejszy moment. Popatrz, popatrz, chłopaku, kochany. Najprzyjemniejszy moment, kiedy się miesza szczypiorek z twarożkiem już ze wszystkim. Zobacz. Wyobrażasz sobie, pamiętasz ten zapach i ten smak, który będzie. Hej, Mirka, Mirka! Tak? Ja też. Marek, ja Ci życzę, żebyś był zdrowy, silny i zjedz, dam Ci swoją porcję, dobrze? No chyba się zgodzi, Marek. Ale to pachnie. No to co? Szczypiorek na wiosnę. Szczypiorek na wiosnę. Marek, niedługo wiosna. Polecimy na łąkę i w ogóle wszystko. Cześć. Cześć, gałganie. Cześć, dziękuję Ci.